Witam serdecznie. Tydzień niesie prognoza astrologiczna od 25 grudnia 2017 roku do 1 stycznia 2018 roku. Ryszard Borowiecki. Zapraszam. Witam wszystkich w tym ostatnim tygodniu. To ostatni tydzień zamykający rok 2017. Spotkamy się już w 18. I ten tydzień jest jednym z ważniejszych tygodni w roku, ponieważ jest podsumowaniem naszej dotychczasowej egzystencji. Zapraszam na dalszy ciąg oczywiście. Najważniejsze dla nas jest to, co oczekujemy od tego nowego roku. W tym tygodniu jest bardzo dużo żywiołu ziemi, no i oczywiście wody. Saturn już wszedł do Koziorożca. W tym tygodniu Księżyc znajduje się w znaku Ryby. Na szczęście Merkury skończył retrogradację i nadal będzie funkcjonował w naszym Strzelcu. Większość planet jest po tej stronie ego, ale centryczne. Naprzeciwko naszego koziorożca jest rak, którego musimy docenić w naszej sytuacji. Co jest w tym naszym zodiaku i jakie ma to znaczenie dla nas? Najważniejsze to oczekiwania. Przecież to czas koziorożca, który jest naprzeciw raka, czyli najważniejszą rzeczą, jaka jest, to jest rodzina, czyli zgoda w rodzinie, uzależnienie od naszej rodziny. I my musimy działać związani z rodziną i też bardzo często sprzeciwy, które idą, także idą od rodziny. Dlaczego to robisz? Po co to robisz? I co ty z tego będziesz miał? Przecież wszyscy przychodzimy z jakimiś sytuacjami na tą ziemię. Każdy ma do odpracowania jakieś zadania. Po prostu jest to karma i musimy z nią współpracować lub też pogodzić się z naszym losem oczywiście. A przecież nasze rodziny nie są doskonałe i to, że wymagają od nas takich, a nie innych zachowań, to musimy do tego przywyknąć. Nauka idzie stąd, że musimy w tym okresie po prostu zachować spokój. Przecież to są święta. Z kolei ta druga część to zupełnie nowy obraz. Każde dziecko rodzi się w konkretnym miejscu po to, żeby wykonać swoją karmę i nauczyć się żyć przed następnym przejściem. Ale co zrobić, kiedy mamy rodziców, którzy cały czas wykazują nasze błędy i cały czas pokazują to, co nie powinniśmy wykonać, czy też zrobić tak, jak oni chcą? Co mamy z tym
zrobić? Spróbujmy eksperymentu. Nie odpowiadajmy. Uśmiechnijmy się. Przetrzymajmy ten ból. Zamiast tego, chodźmy i podzielmy się z tym. Przecież możemy zobaczyć nasz film, jak się zachowujemy i zobaczyć, co możemy zrobić w naszym zachowaniu, czy w naszym życiu, a w rzeczywistości w naszej egzystencji. Zawsze mamy coś do przekazania. Jest to czasami uśmiech, a czasami dobre słowo. Najważniejsze to, aby nie zaogniać tej sytuacji i nie robić żadnych konfliktów, czyli, krótko mówiąc, kwadratu, czasami opozycji, a czas bardzo często koniunkcji planetarnych, które nie są sprzyjające nam, czyli konkretnie wywołują konflikty zbrojne w rodzinie. Najważniejsze nie angażować się w żadne argumenty, nie dyskutować. Będzie to zaskoczeniem dla wszystkich w naszym otoczeniu. To jest najwspanialsza szansa na poprawienie wszystkiego tego, co jest w naszej rodzinie, inaczej mówiąc, w naszych korzeniach. Przecież likwidowanie konfliktów to najlepszy sposób do integrowania naszej rodziny, która jest dla nas w gruncie rzeczy bardzo istotna. Uważaj, bo w tej chwili Księżyc jest z kolei w rybach i tutaj rozpoczyna się zbyt chaotyczna interpretacja wydarzeń w tych rodzinnych i także wyolbrzymiania tego wszystkiego, co należy interpretować niezbyt interesujący sposób dla nas. To fantastyczne okresy dla wszystkich, ale z ostrożnością. I zapraszam na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy, a to przede wszystkim działania te, które są przed Nowym Rokiem. Te, które nas prowadzą do nowego działania. Chociaż ten Nowy Rok nie jest tym astrologicznym, tylko jest tym rokiem, który nazywamy kalendarzowym. No więc niech on będzie i wszystkim Państwu życzę szczęśliwego tego nowego roku, bo jest szczęśliwy, jeżeli tylko dokonuje się w nas ta przemiana duchowa, jeżeli potrafimy spojrzeć na siebie z miłością. Do zobaczenia.